czy na akcjach Dino jest już koniec hossy? Bo tak naprawdę na wykresie miesięcznym można doszukać się struktury podwójnego szczytu po mega wzrostach. Jednakże patrząc na wykres tygodniowy, wprawdzie rzuca się w oczy tego typu formacje, ale to może być cały czas element większej korekty płaskiej, czyli tak zwanego prostokąta. Należy zwrócić uwagę także na fakt, że ceny dotarły do dolnego ograniczenia kanału. Jeżeli poprowadzimy po ostatnich minimach linię trendu wzrostowego, czy też tego typu kreskę, plus przesuwając ją na północ do wcześniejszych szczytów, okazuje się, że tutaj obowiązuje kanał wzrostowy. Był oczywiście fake w tamtym roku, w pierwszej połowie zakończyło się to cofnięciem, teraz także jest cofnięcie, no i test dolnego ograniczenia tego typu, oczywiście teoretycznej struktury kanału wzrostowego. Na wykresie dziennym, jak na razie, można doszukać się formacji MOTA. Oczywiście do końca sesji pozostało jeszcze kilka godzin. Tutaj się wszystko może się zmienić. Jednakże, biorąc pod uwagę wyprzedanie, które nie jest często spotykane na wykresie Dino, pojawiają się argumenty za odbiciem. Na wykresie godzinowym, czyli schodząc jeszcze niżej, tutaj można doszukać się tak zwanej pozytywnej dywergencji, czyli ostatnie tenko przybicie wsparcia nie spotkało się z równie niskim odczytem wskaźnika RSI godzinowego, no i do tego dochodzi zanik tutaj obrotów. Oczywiście cały czas one są olbrzymie z punktu widzenia ostatnich kilku sesji, jednakże są warunki do tego, aby uznać ostatnie przybicie wsparcia za układ typu fake, czyli pułapkę bestii. Co się wówczas może wydarzyć? Klasycznie, patrząc na wykres dzienny, byki mają zielone światło do wyprowadzenia wzrostowej kontry. Gdzie szukać jakiegoś magnesu, oporu dla takiej koncepcji? No jeżeli pod uwagę weźmiemy ostatnie spadki, zniesienie Fibo i Luka, no to okazuje się, że w okolicy, tuż powyżej 400 zł, znajduje się takowy magnes, który mógłby wciągnąć notowania cen akcji spółki Dino na północ.